Jeśli spodoba Ci się Tchnienie grozy, rozważ zostanie patronem na www.tchnieniegrozy.pl. Jeremias Gotthelf Czarny pająk Część piąta Kiedy zapadło postanowienie po myśli Krystyny, zdawało się, że wszystkie huragany świata spotkały się nad domem, że gnają armię dzikich jeźdźców. Dom chwiał się w posadach. Belki gieły się, drzewa roztrzaskiwały się o mury niczym włócznie na piersi rycerskiej. Ludzie w środku bledli, ogarnęła ich zgroza, ale nie zmienili postanowienia. O szarym świcie zabrali się do pracy. Ranek był piękny i pogodny. Burza i czarnoksięskie gusła przeminęły. Siekiery cieły ostrzej niż kiedykolwiek gleba była miękka i każdy Bóg padał pod tym kątem, pod jakim się chciało. Ani jedna formanka nie roztrzaskała się. Zwierzęta pociągowe były chętne i silne, a ludzie jakby niewidzialną ręką chronieni przed wypadkami. Tylko jedna rzecz była dziwna: wówczas poniżej sumi z waldu nie było jeszcze ścieżki wiodącej w głąb doliny. Znajdowały się tam mokradła, zasilane przez nieujarzmioną zieloną rzekę. Trzeba było jechać drogą przez wieś koło kościoła. Chłopi jak przedtem prowadzili zawsze po trzy zaprzęki naraz, aby wzajemnie wspierać się radą, siłą i końmi. I mieli już tylko przejechać przez Sumizwad, za wioską, drogą kościelną w dół, gdzie stała mała kapliczka. Poniżej tej kapliczki mieli na równej drodze złożyć buki. Z chwilą, gdy wyjechali na górę i po równym zbliżali się do kościoła, ciężar wozów nie malał. Leż zwiększał się coraz bardziej. Musieli zaprzęgać tyle koni, ile tylko mieli, bić je nieludzko. Sami, przykładać ręce do szprych, na domiar złego, płoszyły się najbardziej łagodne konie, jak gdyby coś niewidzialnego od strony cmentarza stawało im na drodze. A z kościoła. Dochodził głuchy dźwięk dzwonu, niemal jak zabłąkane echo dalekiej sygnaturki. Także osobliwa zgroza ogarniała nawet najsilniejszych. I ludzie, raz zwierzęta, za każdym razem drżeli, gdy podjeżdżali pod kościół. Gdy go już minęli, mogli spokojnie jechać dalej. Spokojnie wyładować drzewa i spokojnie zabierać się do następnego ładunku. Tegoż dnia. Władowano sześć buków w umówionym miejscu. Nazajutrz rano sześć buków już rosło u góry na Barhegenie, a nikt w całej dolinie nie słyszał ani osi obracającej się wokół piasty, ani zwykłego pokrzykiwania furmanów, ani rżenia koni, ani jednostajnego porykiwania wołów. Ale sześć buków stało na górze, kto chciał, mógł je oglądać. I były to te same buki, które złożono w dok przy drodze, a nie inne. Wtedy wielkie zdumienie zapanowało w całej dolinie i obudziła się powszechna ciekawość. Zwłaszcza rycerze dziwili się, co za pakt chłopi zawarli i w jaki sposób buki są dostarczane na miejsce. Chętnie wydusiliby w pogański sposób tajemnicę z Włościan, ale niebawem spostrzegli, że chłopi też nie wszystko wiedzą, gdyż sami byli nieco przerażeni. Ponadto Hans von Stoffeln nie zgodził się na to. Jemu nie tylko było wszystko jedno, jak drzewa dostają się na barhegen, ale przeciwnie, byleby tylko buki znalazły się na górze, był zadowolony, że oszczędzi się chłopów. Zdawał sobie sprawę, że kpiny rycerzy popchnęły go do nierozważnego postępku, jeśli bowiem wieśniacy zginą, a pola będą nieoprawione. Największą szkodę poniesie wówczas posiadłość. Jednak, co Hans von Stoffel raz powiedział, tego nie cofał. Dlatego też odpowiadało mu to, że chłopi postarali się o jakieś ułatwienia, i było mu najzupełnie obojętne, czy w zamian zapisali diabłu swoje dusze, bo cóż obchodziły go dusze chłopów, gdy śmierć zabierze ich ciała. Śmiał się teraz ze swoich rycerzy i chronił chłopów przed ich swawolą. Rycerze jednak chcieli sprawę wyśledzić i wysłali germków na przeszpiegi. Znaleziono ich rano, ledwo żywych w rowach, dokąd rzuciła ich jakaś niewidzialna ręka. Wtedy dwaj rycerze wyruszyli w górę na Barhegan. Byli to nielada śmiałkowie, i gdzie należało stawić czoło w krainie pogan, tam je stawiali. Rano znaleziono ich zmartwiałych na ziemi, a kiedy odzyskali mowę, wyznali, że powalił ich czerwony rycerz z ognistą kopią. Tu i ówdzie jakaś ciekawska kobiecina nie mogła ich powstrzymać, aby o północy przez szparę albo szczelinę nie zerknąć na drogę w dolinie. Wówczas owiewał ją zjadliwy wiatr, twarz jej puchła. Całymi tygodniami nie dostrzegało się nosa ani oczu, z trudem domyślano się ust. Wtedy ludziom przeszła chęć na wyglądanie, i niczyje już oko nie zerkało w stronę Doliny, gdy ścieliła się nad nią północ. Kiedyś jednak zebrało się pewnemu człowiekowi na skonanie. Potrzebna mu była ostatnia pociecha, ale nikt nie śmiał iść po księdza. Gdyż zbliżała się północ, a droga wiodła koło ścieżki kościelnej. Wtedy niewinny chłopczyk, Bogu i ludziom miły, powodowany lękiem o Ojca, pobiegł, nieproszony w stronę sumizwaldu. Kiedy doszedł do drogi kościelnej, zobaczył, jak tam buki wznoszą się z ziemi, każdy zaprzążony w dwie ogniste wiewiórki, a przy nich dostrzegł na czarnym kożle zielonego człowieka. Miał ognisty bicz w ręku, ognistą brodę, a na kapeluszu chwiało się czerwone jak ogień piórko. Taki to zaprzęg wzbił się wysoko w powietrzu ponad wszystkie grzbiety górskie, szybki jak okamgnienie. Tyle chłopczyk zobaczył, i nikt mu krzywdy nie wyrządził. Nie minęły nawet trzy tygodnie, jak na Barhegenie rosło już dziewięćdziesiąt buków, tworząc piękną, cienistą aleję, gdyż wszystkie rozkrzewiły się bujnie. Ani jeden nie usechł. Ale rycerze i również kontur nieczęsto przychadzali się aleją, bo za każdym razem ogarniała ich jakaś tajemna zgroza. Najchętniej byliby się odrzekli od całej sprawy, lecz nikt jej nie przerwał. Każdy się pocieszał, jeśli stanie się coś złego, ktoś inny będzie winien. Chłopów zaś cieszył każdy Bóg, który stanął na górze, gdyż z każdym bukiem rosła nadzieja, że zadowolą Pana i oszukają strzelca. Wszak nie miał od nich żadnego fantu. A gdy setne drzewo stanie na górze, co ich wówczas będzie obchodził strzelec? Na razie jednak nie byli jeszcze pewni swego. Każdego dnia obawiali się, że spłata im jakiegoś figla i zawiezie ich. W dzień świętego Urbana zawieźli mu ostatnie buki na drogę kościelną i zarówno starzy, jak i młodzi mało spali tej nocy. Prawie nie mogli uwierzyć, że strzelec bez dalszych korowodów oraz bez dutecka lub fantu skończy robotą. Następnego ranka, na długo przed słońcem, starze i młodzi byli już na nogach. Wszystkich nurtował ten sam pełen ciekawości strach. Nie wiadomo było, czy nie czeka tam jakaś niespodzianka na tych, którzy chcieli oszukać strzelca. W końcu pewien zuchwały pastuch, który sprowadził kozy z hali, nabrał odwagi. Podskoczył i nie zastał Buków ani też nie dojrzał żadnej zasadzki na placu. Jeszcze nie dowierzali, Pastuch musiał przed nimi wyjść na Barhegen. Tam wszystko było w porządku. Setka buków stała w rzędzie. Ani jeden nie usechł. Nikomu twarz nie spuchła, nikogo nic nie bolało. Wtedy serca wyzbrały radością i zaczęły się liczne pokpiwania z zielonego strzelca i z rycerzy. Po raz trzeci wysłali zuchwałego pastucha, przykazując mu, aby powiedział komturowi, że na Barhegenie wszystko w porządku, niechaj przyjdzie i policzy drzewa. Rycerzowi jednak zrobiło się nieswojo i kazał im powiedzieć, aby się czym prędzej wynieśli z domu. Najchętniej byłby im polecił, aby znów usunęli całą aleję, lecz nie uczynił tego z uwagi na swoich druchów, aby nie mówili, że się boi. Zresztą, nie znał paktu chłopów i nie wiedział, kto mógłby się wtrącić w całą sprawę. Kiedy pastuch wrócił z odpowiedzią, serca wyzbrały jeszcze większą hardością. Szalona młodzież tańczyła w alei. Dzikie zawodzenia rozlegały się od przełęczy do przełęczy, od góry do góry, odbijając się echem o mury zamkowe Sumiswaldu. Rozważni starsi obywatele Ostrzegali i prosili, ale harde serca nie zważają na przestrogi rozważnej starszyzny. A gdy potem dojdzie do nieszczęścia, powiadają, że starzy ściągnęli je swoją trwogą. Jeszcze nie nadszedł czas, kiedy młodzi przekonują się, że zuchwalstwo to wywoływanie wilka z lasu. Radosna wrzawa rozprzestrzeniała się nad górami i lasami, we wszystkich domach. I gdzie w kominie wędził się jeszcze bodaj skrawek mięsiwa, gotowano go, a gdzie jeszcze uchwała się w renięce grudka masła, pieczono masło. Mięso zostało zjedzone, babeczki zniknęły, dzień minął i na niebie schodził inny dzień. Coraz bardziej zbliżał się czas, kiedy pewna niewiasta miała urodzić dziecko, a im był bliższy, tym natarczywiej wracał strach, że strzelec ponownie się zjawi, zażąda tego, co mu się należy, albo naważe im piwa. Któż zmierzy rozpacz owej młodej kobiety, która miała rodzić? W całym domu rozlegał się lament, ogarniając po kolei wszystkich członków rodziny, a nikt nie umiał nic poradzić. Natomiast wszyscy wiedzieli, że nie należy ufać temu, z kim się zadano. Im bliższa była fatalna godzina, tym bardziej biedna kobiecinka garnęła się do Pana Boga, obejmując nie tylko ramiona, lecz również ciałem i duszą i całym sercem Matkę Przenajświętszą, prosząc o opiekę za sprawą błogosławionego Syna. I coraz jaśniej zdawała sobie sprawę, że w życiu i śmierci, w każdej potrzebie, największa pociecha jest w Bogu, bo tam, gdzie jest Bóg, nie może przebywać zły – i nie ma on żadnej władzy. Coraz silniej umacniała się w jej duszy wiara, że gdyby kapłan pana z najświętszym sakramentem, świętym ciałem zbawiciela, był obecny przy porodzie, uzbrojony w skuteczne zaklęcia, żaden zły duch nie odważyłby się zbliżyć i wówczas kapłan mógłby noworodka opatrzyć sakramentem chrztu, na co ówczesny obyczaj pozwalał. Wówczas biedne dziecię, na zawsze byłoby wyzwolone z niebezpieczeństwa, na jakie naraziło je zuchwalstwo ojca. To przekonanie zrodziło się również u innych, i serca ich bolały nad rozpaczą młodej kobiety, ale lękali się wyznać duchownemu swój pakt z szatanem. Nikt od tamtej pory nie był u spowiedzi i nie wyznał mu prawdy. Duchowny był nader pobożnym mężem. Nawet zamkowi rycerze nie pozwalali sobie na żarty z niego, bo on mówił im prawdą w oczy. Gdy zaś rzecz stanie się faktem dokonanym, ksiądz już nie będzie mu mógł przeszkodzić, myśleli chłopi. Teraz jednak nikt nie chciał być pierwszym, który go o tym powiadomi. Niechybnie sumienie mówiło im dlaczego. Wreszcie lament poruszył serce pewnej kobiety. Pobiegła do księdza i wyjawiła mu cały układ i pragnienie biednej niewiasty. Pobożny mąż ogromnie się przeraził, ale nie tracił czasu na puste słowa. Śmiało stanął do walki o biedną duszę z potężnym przeciwnikiem. Był on jednym z tych, którzy nie lękają się najbardziej nawet zaciętego boju. Ponieważ chcą zostać uwieńczeni koroną żywota wiecznego i ponieważ doskonale wiedzą, że nikt nie zostanie okoronowany, jeśli nie będzie prawdziwie walczył. Wokół domu, w którym niewiasta czekała swej godziny, zakreślił święconą wodą święty krąg, jakiego złym duchom nie wolno przekroczyć. Pobłogosławił próg, całą izbę, i kobieta spokojnie porodziła. I duchowny, bez przeszkód ochrzcił dziecko. Również na dworze, w dalszym ciągu panował spokój. Na czystym niebie jarzyły się jasne gwiazdy. Lekki wietrzyk igrał w drzewach. Jedni rzekomo słyszeli jakiś rżący śmiech z daleka. Inni natomiast uważali, że były to tylko słówki na krańcu lasu. Wszyscy zaś, którzy byli w domu... Cieszyli się ogromnie. Cały strach zniknął na zawsze, jakim się zdawało. Skoro strzelca raz wywiedli w pole, będą to mogli stale robić w ten sposób. Przygotowano wielką biesiadę, prosząc gości zewsząd. Daremnie kapłan pana przestrzegał przed ucztowaniem i weseleniem się. Upominał, aby trwożyli się i modlili, bowiem nieprzyjaciel jeszcze nie został pokonany. Bóg nieprzebłagany. Ma w duszy wrażenie, że nie powinien im nałożyć żadnej pokuty, gdyż zbliża się pokuta potężna i ciężka z samej ręki Boga. Ale nie słuchali i chcieli go uspokoić jadłem i napitkiem. Wobec tego kapłan odszedł zasmucony, modląc się za tych, którzy nie wiedzą, co czynią, i przygotowywał się, aby jako dodany pasterz modłami i postem walczyć o Powierzoną mu trzodę. Wśród wesoło ucztujących siedziała również Krystyna, ale dziwnie cicha z wypiekami na policzkach z posępnymi oczami. Jej twarz osobliwie drgała. Krystyna była obecna przy porodzie jako doświadczona położna, a z uchwałym sercem bez lęku posłużyła za kumę przy nagłych szcinach, ale kiedy ksiądz kropił dziecko wodą. Ich chrzcił je w imię trzech najwyższych osób boskich, Krystyna miała wrażenie, że raptem ktoś przyciska jej rozpalone żelazo w miejscu, gdzie pocałował ją strzelec. W nagłym przerażeniu wzdrygnęła się, omal nie upuszczając dziecka i o tej chwili ból nie zelżał, lecz stawał się z godziny na godzinę coraz bardziej palący. W początku siedziała cicho, tłumiąc ból i w skrytości biła się z ciężkimi myślami w swej rozbudzonej duszy, ale coraz częściej sięgała ręką ku piekącej plamie, na której zdawała się siedzieć jadowita osa, wbijając jej rozpalone żądło aż do szpiku kości. Kiedy nie było żadnej osy do przepędzenia, kłucia stawały się coraz dotkliwsze, Myśli coraz straszniejsze Krystyna zaczęła pokazywać swój policzek pytając, co na nim widać, i dopytywała się wciąż od nowa, ale nikt nic nie widział i wkrótce nikt nie miał ochoty zawracać sobie głowę oglądaniem jej policzka. W końcu uprosiła jeszcze jakąś starą babę. Właśnie zapiął kur i świtał ranek, gdy starucha dostrzegła na policzku Krystyny prawie niewidoczną plamę. To nic takiego, rzekła, na pewno przejdzie i poszła dalej. I Krystyna chciała się pocieszyć, że to nic i że niebawem przejdzie, ale cierpienie nie ustępowało. I drobny punkcik rósł nieznacznie. Wszyscy go dostrzegli i pytali, co to takiego czarnego na jej twarzy. Nic sobie przy tym złego nie myśleli, ale te pytania były jak ciosy nożem w serce Krystyny. I znów budziły niedobre myśli. Wciąż i wciąż musiała myśleć o tym, że w to samo miejsce strzelec ją pocałował, i że ten sam żar, który wtedy jak piorun poraził jej ciało, szaleje w nim obecnie, goreje i je trafi. Odszedł ją sen, jedzenie miało smak ognia. Niespokojnie biegało to tu, to tam, szukając pociechy i nie znajdując jej. Gdyż ból wciąż się nasilał, i czarny punkcik stawał się większy i czarniejszy. Wybiegały z niego pojedyncze czarne pasemka, a bliżej ust zdawała się tworzyć jakaś wypukłość. Tak cierpiała i biegała Krystyna nie jeden długi dzień i nie jedną długą noc, i nikomu nie wyjawiła lęku swojego serca i tego, co uczynił swoim pocałunkiem Strzelec. Gdyby jednak wiedziała, w jaki sposób może się pozbyć tej udręki, oddałaby wszystko w niebie i na ziemi. Z natury była kobietą zuchwałą, ale teraz oszalała z wściekłego bólu. I znów się zdarzyło, że pewna kobieta spodziewała się dziecka. Tym razem nie lękano się szczególnie. Ludzie byli dobrej myśli. Skoro w porę postarają się o księdza, uważali, że mogą sobie kpić ze strzelca. Tylko Krystynie tak się nie zdawało. Im bliższy był dzień porodu, tym straszliwszy stawał się pożar na jej policzku. Tym potężniej rozprzestrzeniał się czarny punkt. Wyciągał wyraźnie nogi, wypuszczał króciutkie włoski. Na jego grzbiecie pojawiały się błyszczące kropki i pasemka, a wypukłość... Zamieniała się w głowę, z której lśniło i zjadliwie błyskało, jak gdyby dwoje oczu. Głośno zakrzyknęli wszyscy, gdy ujrzeli jadowitego pająka krzyżaka na twarzy Krystyny i uciekali pełni przerażenia i zgrozy, przekonawszy się, jak mocno siedzi na jej twarzy i że z niej wyrósł. Rozmaicie ludzie gadali, jeden radził to, drugi tamto ale nikt nie żałował Krystyny. Cokolwiek by to było, wszyscy omijali ją i uciekali przed nią, gdzie tylko się dało. Im bardziej zaś ludzie jej unikali, tym bardziej Krystynę ciągnęło do nich. Jeździła od domu do domu, zdawała sobie sprawę, że diabeł upomina się u niej o obiecane dziecko. I aby ludzi namówić na ofiarę, jeździła za nimi w piekielnym strachu. Ale tamtych to mało obchodziło. To, co Krystynę dręczyło, ich nie bolało. Jeśli cierpiała, to ich zdaniem sama była temu winna. A gdy już nie zdołali jej się wymknąć, mówili do niej, to ty się postaraj. Nikt dziecka nie obiecywał, to też nikt dziecka nie da. Wściekłymi słowami nacierała na własnego męża. Mąż również uciekał jak inni, a gdy już nie mógł żadną miarą uciec. Uspokajał Krystynę z zimną krwią, że to przejdzie, że jest to znamię, jakie miewa wiele osób, gdy przestanie wzbierać, ból się skończy i łatwo będzie je wtedy przewiązać. Tymczasem jednak ból nie ustawał. Każda noga była pożogą piekieł, odwok pająka samym piekłem, a gdy nadeszła oczekiwana godzina tamtej kobiety, Krystyna miała wrażenie, że zalewa ją morze płomieni, że rozpalone noże wwiercają się w szpik kostny, że ogniste wichry wieją w jej mózgu. Pająk zaś nabrzmiewał, prężył się, a z pomiędzy krótkiej szczyciny zjadliwie łypały wyłupiaste oczy. Przełożyła Edyta Sicińska Czytał Jacek Brzezowski